Siema wszystkim, jesteśmy dzisiaj w Słotwinach. To się nazywa chyba Krynica Zdrój, miejscowość. Jedziemy sobie śmigać na traskach. Jedziemy sobie wyciągiem, chyba są tutaj trzy trasy. Wjeżdżamy dzisiaj pierwszy raz, nawet nie wiem jakie to są traski, ale coś tam się dla was nagra. Cztery albo trzy. Robert ma wypożyczony rower, bo po palenicy tak pękł mu tylny wahacz, że nie da rady nim w ogóle jeździć, bo no, rozpadł, prędzej czy później by się rozpadł, więc wypożyczył sobie rower na pół dnia, będziemy jeździć. To jest chyba NS Define. Tam jest mulet, czyli 29 koło z przodu, z tyłu 27,5. I zobaczymy jak to będzie chodziło. Dobra. NS Define z wypożyczalni, zobaczymy jak się na nim śmiga. Pierwszy raz na niego wsiadam, ale hamulce to ma takie padliny, że szkoda gadać. Dobra. Czy już tylko wiesz? Co jest pierwszy, tylko nie tak szybko, nie? No co ty? Nawet na koniec nawet nie potrafię. Ale dziwnie. Zielona traska. No na pewno jest inaczej, trochę tak giera jakby przywąska. Heble trochę takie o, ale czuć, że to jest trochę, opony ma takie ciężkie, to mocno czuć, że jest ogólnie cięższy. To opony to jakieś, nie wiem, bike parkowe. Trzeba o wiele wcześniej hamować. Powiem ci, odnalazłbym się, tylko teraz dużą różnicę mi robią heble i czuć, że są cięższe opony. No, to u ciebie też czujesz, że są takie lekkie, takie zwrotne. No. Rower jest taki zwrotny, lekki, taki, aż chce się nim zarzucać. No, ale spoko, nie powiem ci, że jest okej. Okay. Mówię, heble zmienić i okej. Okay. Ja bym powiedział heble i opony zmienić. No, i by było już dobrze. Ale heble to po prostu nie do porównania. Jeszcze się muszę zmienić opone. Serio, on jest chętny do skakania, ten rower. Lubi tak. O, brapiki teraz siadają na tych. Widziałem, ja też ostro tam zarzuciłem. Ale to łysa opona, to się nie dziwię. Ale dobry jest. Dawaj, bo hopa. Thank you.
mało prędkości, strasznie mało. No i tu już mamy końcówkę. Ogólnie wszystkie trasy oprócz czerwonej kończą się na takim parkingu na górze. Czerwona kończy się przy wyciągu. Idziemy całość tutaj pojazdu? Tak. Niebieska traska. Robimy taki myk, że omijamy podjazd, bo nie chce nam się podjeżdżać. Nie no, się fajnie wciska ten rower na tej łysej opowie. Tego trochę nie czuję. Takie nie wiadomo co. Jakiś wielki roller. O, i tutaj skręcamy na niebieską, a tam jest podjazd. Te są inne hopy, ale tutaj są ciekawsze hopy. Więc tu jedziemy. Tutaj trzeba lekko przyhamowywać, bo trochę niedaleko się leci. Tak delikatnie. Nie ma lasu, to trochę wieje. Tu takie szarciny. Tu daleko się leci. Tam dalej też się leci daleko, jak się nie przyhamuje. Oj, oj, oj. Lekko przyhamować i jest dobrze. Bo tu właśnie się leci trochę daleko. Spoko, hopeczka. I mamy koniec. A więc idziemy sobie czerwoną trasą. Ona zaczyna się trochę w innym miejscu. Dzida się nazywa. Dobra, możemy jechać. To jest trochę takie... Trochę jest jakiś hopek, trochę jakieś nierówności. Takie pomieszana. O, widzicie, tu jakaś gapa. O. Większa, to druga jakaś taka większa. I w sumie więcej hopek za bardzo to tu nie będzie. Teraz to już bardziej takie ochorzenie, jakieś kamyczki, trochę oszukamy. To można zapierdalać. To było szybkie. Kurzy się niemiłosiernie tutaj. Trzymam się od niego z daleka, bo mnie pokurzy. Na mojego i co będzie wtedy? Hmm.
jakiś. A i tu jakaś hopa na ślad. Hop. No. Na to bicie. No i koniec. I kończymy pod wyciągiem nie tam na górze. Dobra, jedziemy niebiesko, tylko że od góry. Tutaj obok czerwonej. Regulamin, tutti. Dobra. Chopeczka. Eko, kurwa. A i tu jest jakiś delikatny podjazd. Dobra, to pominiemy. O, a więc podjechaliśmy sobie i łączy się z tym miejscem, gdzie idzie ta zielona trasa i niebieska. O, właśnie tu. O, jedziemy sobie teraz tędy. Tam idzie się niebieska na dół, ale trzeba dużo podjeżdżać, to tam nie jedziemy. Jeszcze nie jechaliśmy. Tak, jesteśmy, to pokażemy. Trochę wieje. Mogliśmy polecieć tutaj te hopy, nie? I wtedy byśmy tutaj sobie skręcili. No. Tutaj skręcimy. Dziwne, bo zamiast inny kolor te wszystkie niebieskie zaznaczyli i tak dziwnie trochę. O, i są tutaj chłopeczki. Thank you.
są takie hopki. I tu już mamy podjazd, więc przewijamy. Podjechane. Ta niebieska trasa, ale chyba tam nic ciekawego nie ma chyba. To tak? No. To chyba fajnie są hopy. Tak? Nie pamiętam już. No dobra. Uwielbiam cross country. Ja to bym w ogóle mógł tylko podjeżdżać. W ogóle. Najlepiej wyciągiem zjeżdżać. O, i zjechać wyciągiem, no. O. Dobra. Dobra, jedziemy. Jaki on jest miły. Dobra. Rzeczywiście, zapomniałem. Jakie wielkie bandy. O Jezus, hopa. A więc kończymy nasz dzień w Słotwinach. Ogólnie bike park na plus. Są spoko traski. Mogłoby być tam więcej hop, wiadomo, jakieś tam większe, ale tak to bike park na plus. Wszystko to, co jest, to jest. Co powinno być, to jest. No, więc w tym odcinku będzie na tyle. Dzięki za oglądanie.